tym, że była cała grupa badaczy, którzy uważali, że to wszystko jest bardzo silnie genetycznie uwarunkowane, stworzyli fantastyczna książka do tego, żeby zobaczyć, jak można błędne wnioski wyciągać z badań. Ktoś nazywała krzywą Gaussa, że w ogóle nie warto wkładać w edukację osób z, jakby to powiedzieć, z uboższych dzielnic, bo to i tak nic nie pomoże. Więc bierze się te badania, które nam bardziej odpowiadają, to o czym mówiła pani profesor, badań jest tyle, że naprawdę można sobie wybrać, a nie wszyscy wiedzą, które mają sens. Tak, i też może ja teraz jeszcze raz to podkreślę. To, co dotyczyło tych stylów poznawczych czy stylów uczenia się. Naprawdę fascynujące są metaanalizy, ponieważ one jednoznacznie pokazują, że badania prowadzone przez zespoły twórców danej koncepcji pokazują, że jest dobrze, a dostosowanie to w ogóle już daje super efekty. Badania prowadzone przez inne zespoły pokazują coś, no nie chcę powiedzieć całkowicie przeciwnego, ale pokazują, że jeżeli w ogóle jakiś się związek pomiędzy dopasowaniem sposobu przekazywania wiedzy do preferowanego przez danych uczących się, to czasami to trochę pomaga, ale to są tak naprawdę bardzo słabe efekty. I oczywiście, jeżeli ktoś sięgnie do badań twórców danego modelu, no to będzie miał dobry argument. Tak, tu trzeba dostosować. Ale sięgnie do innych i wcale taki jednoznaczny ten wniosek nie jest. I to jest jeszcze kolejny, jeżeli mogę pozwolić sobie, powrót do samego początku. Cele edukacji. Napełnienie umysłów informacjami, danymi. No, biorąc pod uwagę fakt, ile danych, ile informacji możemy znaleźć wokół siebie, to jest jeszcze takie dosyć duże ryzyko, że ci wybierający, ja nie mówię o naukach ścisłych, bo tam raczej albo jest, albo nie ma, raczej. Natomiast w innych naukach to możemy bardzo arbitralnie i niekoniecznie jednoznacznie wybierać. Na przykład w takich naukach jak historia.